na debacie prezydenckiej zorganizowanej przez redakcję Tygodnika Siedleckiego w ramach audytora wyborczego. Debatę poprowadzą dla Państwa Paweł Świerczewski, i Edyta Zdunek. Jest nam niezwykle miło, że zaproszenie do debaty przyjęli wszyscy kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta Siedlec. Kandydatów przedstawimy według wcześniej wylosowanej kolejności. Wojciech Radzikowski, Komitet Wyborczy Wyborców Wojciech Radzikowski. Dzień dobry Państwu. Krzysztof Mulan, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Polska jest jedna, bezpartyjni Krzysztofa Mulan. Tomasz Kapunowicz, Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Kapunowicza. Dodaj do wyborów. Andrzej Sik, Komitet Wyborczy Wyborców bezpartyjne Siedlce, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór Państwu. Pozdrawiam wszystkich serdecznych prowadzących, jak i oglądających nas mieszkańców Siedlec. Dzień dobry. Grzegorz Orzełowski, Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Orzełowskiego, kocham się. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Debata jest otwarta dla publiczności i transmitowana na fanpage'u Tygodnika Siedleckiego. Prosimy o wzajemny szacunek. Regulamin debaty nie przewiduje pytań zadawanych z sali. W przypadku próby zakłócenia przebiegu debaty będziemy prosili o opuszczenie sali. Zasady fair play dotyczą także uczestników debaty. Nad jej prawidłowym przebiegiem czuwa zespół moderatorów. Z ramienia audytora wyborczego w gronie tym znajduje się dziennikarz Nowego Łowiczanina Dawid Domański. O kolejności odpowiedzi na zadawane pytania zdecydował los. Kandydat z numerem 1 odpowie jako pierwszy na pytanie otwierające debatę. Kolejni będą odpowiadać zgodnie z wylosowaną numeracją. W każdym kolejnym bloku wypowiedź będzie rozpoczynał kandydat z następnym wylosowanym numerem. Podczas pierwszego bloku debaty zadamy dwa pytania ogólne skierowane do wszystkich kandydatów. Czas na odpowiedź wynosi 2 minuty. Po tym czasie kandydatowi zostanie wyłączony mikrofon. Pierwsze pytanie jest następujące. Co Pana zdaniem jest najważniejsze do zrobienia w mieście w nadchodzącej kadencji? O odpowiedź proszę Wojciecha Radzikowskiego. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. O, widzę czas, okej. Według mnie w najbliższej kadencji istotnymi rzeczami, które są do zrobienia w naszym mieście i są ważne dla mieszkańców Siedlec, to przede wszystkim oddłużenie. Dążenie do oddłużenia miasta to jest jeden z naszych głównych celów. A będziemy go realizować między innymi poprzez inwestowanie w... oszczędzanie przez inwestowanie, przepraszam. I to jest nasze hasło główne programu. Ważnym elementem też jest inwestowanie. Inwestowanie dzięki środkom z KPO. Obecnie w KPO mamy około 59,8 miliarda euro. I to jest do wykorzystania do końca 2026 roku. Więc musimy się śpieszyć, bo tylko i wyłącznie w tym roku mamy do wykorzystania około 23 miliardów euro. I z tego jakby zdajemy sobie sprawę, że możemy osiągnąć bardzo wiele i bardzo dużo dla miasta zrobić. W naszym komitecie znajdują się również osoby, które mają kompetencje i potrafią sprawnie i szybko pisać wnioski o takie dotacje, o takie pożyczki i liczymy się z tym, że jest krótki czas, ale skutecznie go wykorzystamy właśnie dzięki naszym zasobom ludzkim. Kolejną rzeczą są inwestycje. W następnej kadencji liczymy się z tym, żeby te inwestycje były trafne, rzeczowe i realne do zrealizowania, na przykład w drogi, dachy, nasze kolejne hasło to zielone dachy, czyli zeroemisyjne panele fotowoltaiczne, które pozwolą nam na duże oszczędności. Będziemy też przypatrywać się budżetowi, zweryfikujemy budżet miasta i będziemy go optymalizować.
Teraz o odpowiedź na to samo pytanie poproszę Krzysztofa Mulawę. Szanowni Państwo, drodzy sąsiedzi, mieszkańcy Siedlec. To pytanie można rozumieć w dwojaki sposób. Ja postaram odpowiedzieć na to pytanie w dwóch częściach. Po pierwsze, co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim rozliczyć tych, którzy doprowadzili do tego, że Siedlce od 15-20 lat uchwalają rok w rok budżet naszego miasta z ogromnym deficytem budżetowym. To są kwoty rzędu 20, 30, 40 milionów złotych rok w rok. Trzeba rozliczyć wszystkich tych, którzy decydowali. I tu jest, zwracam się do pana prezydenta, zwracam się do pana Chaponowicza, który reprezentuje poprzedniego prezydenta. Tych ludzi trzeba rozliczyć. Oni zadłużali nas i nasze dzieci. Drugi etap mojej odpowiedzi dotyczy inwestowania i infrastruktury. Po pierwsze, geotermia. Czysta, tania energia dla Siedlec, która będzie zapewniała bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo naszych portfeli. Po drugie, drogi. Siedlce znane są w Polsce, być może na świecie z tego, że na środku naszego miasta są więzienia oraz że mamy najgorsze drogi chyba w całym kraju. I po trzecie, hala widowiskowo-sportowa. To jest coś, co będzie, nie wiem, czy uda mi się to zrobić, wybudować. Nie chcę obiecywać gruszek na wierzbie. Nie wiem, czy mi się uda to zbudować podczas najbliższej mojej 5-letniej prezydentury, ale na pewno rozpocznę intensywne prace nad budową. No i ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, może nawet bym powiedział, że to jest trzecia rzecz, to jest potencjał, szanowni państwo, intelektualny. My mamy świetne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Serce mi się kraja, kiedy słyszę od, okazuje się, Siedlczan, których spotykam w innych częściach kraju, że mówią, musieliśmy wyjeżdżać Siedlec. To jest zawsze dla mnie wielki policzek, że muszę słyszeć od swoich kolegów, okazuje się, że kolegów, sąsiadów, że wyjechali z Siedlec, ponieważ w Siedlcach nie było perspektyw. Teraz usłyszymy, co do powiedzenia na temat planowanych inwestycji ma Tomasz Chaponowicz. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, dziękuję za możliwość rozmowy dzisiaj o Siedlcach. Dwie minuty to jest za mało czasu, aby przedstawić nasz szczegółowy plan związany z Siedlcami, dlatego zachęcam Państwa do zapoznania się z naszymi materiałami wyborczymi, bo w nich jest szczegółowy plan, one są dostępne publicznie. Nasz program wynika z wielu spotkań z mieszkańcami, z wielu rozmów z mieszkańcami. To oni zgłaszają nam inwestycje i projekty, na które czekają latami, to oni zgłaszają nam problemy, które często przez wiele lat nie są rozwiązane, bo podstawą zarządzania wspólnotą samorządową jest wsłuchiwanie się w głos mieszkańców. Nasz program jest oparty na dwóch podstawowych filarach. Pierwszy filar to plan naprawy naszego miasta, a w nim między innymi oczekiwania mieszkańców. Mieszkańcy oczekują, że w końcu będą jeździli po dobrych drogach. Mieszkańcy oczekują, że w końcu będą chodzili po równych chodnikach, że będziemy wysyłali nasze dzieci do nowoczesnych, wyremontowanych przedszkoli, żłobków i szkół. Drugi filar to przede wszystkim inwestycje strategiczne. To budowa wewnętrznej obwodnicy miasta i odkorkowanie naszego miasta. To pełne wykorzystanie budowanej autostrady A2, czy rozbudowa infrastruktury sportowo-kulturalnej, czy rekreacyjnej. Te założenia wszystkie i te szczegółowe wymienione w naszym programie dla Siedlec będą mogły być zrealizowane dzięki środkom zewnętrznym. Przed nami potężne miliardy z Unii Europejskiej i nowa perspektywa unijna, która za chwilę będzie wdrażana. Mam doświadczenie i kompetencje, żeby po takie środki sięgać, ale też w Siedlcach potrzebna jest ponadpartyjna współpraca i wierzę, że stworzymy silną na wzór starej koalicji Zgoda i Rozwój, która była sprawdzona w mieście i stworzymy szeroką koalicję ze wszystkimi, którzy chcą rozwijać nasze miasto, którzy dobrze życzą naszemu miastu, którzy chcą skutecznie pracować dla Siedlczan. Co pana zdaniem jest najważniejszego do zrobienia w mieście w nadchodzącej kadencji? O odpowiedź poproszę Andrzeja Sitnika. Dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpłatnej Siedlcy, jak i Koalicja Obywatelska przygotowała program dla mieszkańców, dla naszego miasta. A program ten wynika z tysięcy rozmów z mieszkańcami i ich oczekiwaniami. A najważniejsze punkty, o których chciałbym powiedzieć, to infrastruktura drogowa. Wiemy,
Mnie też boli i wszystkich pewnie boli, kiedy jeździmy po naszych ulicach, ale my to zrobimy. W 2022 roku, w 2023 roku podpisałem umowy na 160 przeszło milionów złotych. Jesteśmy już po przetargu na wykonanie projektów, remontu ulic i przygotowujemy drugi przetarg, a łącznie to, powtarzam, 160 milionów złotych. Ekologia i gospodarka odpadami, najważniejsza i największa inwestycja w naszym mieście, czyli instalacja termicznego przekształcania odpadów. Zdrowie i bezpieczeństwo. W 2022 roku otworzyliśmy Siedleckie Centrum Zdrowia Psychicznego, a teraz w tej kadencji otworzymy Siedleckie Zdrowia Psychicznego. Tam to było dla dorosłych, a teraz dla dzieci i młodzieży. Jestem przekonany, że będziemy wspierać poprzez to wszystkich naszych mieszkańców świata. Kolejne remonty. Przeprowadziliśmy remonty tych szkół, które już bardzo były w złym stanie, chociażby szkoła 12, 2 czy 1. I będziemy to kontynuowali, a to co tutaj wcześniej, o czym usłyszałem, że te perspektywy mamy, budujemy dwa centra umiejętności. A w związku z tym pozyskaliśmy 26 milionów i będzie pełna oferta edukacyjna dla młodzieży, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Sport i kultura, budowa obiektów jak hala sportowa chociażby i będziemy wszystko robili, aby spełnić oczekiwania mieszkańców. Dziękuję. Jako ostatni głos zabierze Grzegorz Orzełowski. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności powstanie regionalny kampus inwestycyjny. Mamy do uzyskania 137 miliardów z KPO. W skrócie Unia Europejska pomaga tym najbiedniejszym regionom, najbiedniejszym miastom. Na Mazowszu Siedlce są najbiedniejsze. Warszawa nie dostanie wsparcia, Ożarów Mazowiecki dostanie 25, Płock 40, a my 50. Więc mamy świetne położenie, blisko Warszawy, dobra, za chwilę będzie autostrada. Mamy też dobrą komunikację kolejową. Ściągnijmy tutaj tych inwestorów, którzy w Siedlcach dostaną ponad 50% dofinansowania. Co do inwestycji miejskich, Szanowni Państwo, to w pierwszej kolejności plany. My musimy mieć plany architektoniczne. My z Państwem w konsultacjach społecznych musimy ustalić, co Państwo chcecie w pierwszej kolejności. I my będziemy na co dzień z Państwem rozmawiać, bo to Wy decydujecie o tym, co w tym mieście ma być. Czy ma być hala sportowo-widowiskowa, stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe, tężnia solankowa na przykład w Parku Aleksandria. Ale bez środków zewnętrznych my tego nie zbudujemy. Ja za siebie mogę powiedzieć, że z budżetu tego miasta, który jest w tej chwili, takich inwestycji nie będzie. Musimy poszukiwać źródła zewnętrzne, ale też przede wszystkim na drogi. W tej chwili, jak pytamy młodzież, to nie, co by chciała w mieście, to mówią drogi, ścieżki rowerowe i równe chodniki. Inni mieszkańcy mówią budownictwo komunalne i socjalne. Wybudujcie żłobki, wybudujcie samorządowe przedszkola. Dajcie szansę ludziom z niepełnosprawnością poruszać się po mieście tak jak pełnosprawni, czyli musimy zwiększyć dostępność, jeżeli chodzi o nasze miasto. I do tego potrzebny jest zespół. Ja ten zespół stworzyłem z wielu środowisk naszego miasta i my te wszystkie zadania razem wykonamy. Czas na drugie pytanie ogólne. Jeśli byłaby konieczność wprowadzenia oszczędności, to na czym przede wszystkim chciałby Pan oszczędzać? O odpowiedź poproszę Krzysztofa Mulawę. Szanowni Państwo, mamy środek kampanii wyborczej, więc powinienem tylko i wyłącznie obiecywać, bo przecież każdy chciałby słyszeć o nowych inwestycjach wokół siebie, dodatkowych milionach złotych i tak dalej, ale nie. Dobry gospodarz to jest ten gospodarz, który wie co to umiar, rozsądek i skromność. Więc Szanowni Państwo, to nie będzie popularne, być może na tej sali albo u widzów obserwujących nie przysporzę sobie nowych wyborców, ale tak powiem, że Siedlcu potrzebna jest dokładna analiza zatrudnienia we wszystkich, zarówno spółkach miejskich, ale przede wszystkim w magistracie. To jest, oczywiście to jest tajemnicą Poliszynela, pewnie Pan Prezydent nie chciałby, żebym tego mówił, ale oczywiście to powiem, że
zatrudniania w urzędach miast tworzy siatkę wzajemnych uzależnień, które mają doprowadzić oczywiście do czego? Dziękuję za uśmiech w pierwszym rzędzie. Do czego? Do tego, żeby pan Sitnik mógł wygrać najbliższe wybory. Nie, otóż ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Jeżeli miałby to nie przysporzyć mi nowych wyborców, to tak, powtórzę to dwukrotnie. Co również powinniśmy ograniczyć, czasem trzeba właśnie powiedzieć inwestycjom nie. Siedlcom przy 30, a w najbliższym roku 40-milionowym deficycie nam, szanowni państwo, nie stać na autobusy elektryczne. To jest inwestycja na poziomie 15 milionów złotych z dużym dofinansowaniem, ale tam są środki budżetowe na poziomie 4 milionów złotych i po prostu trzeba powiedzieć, że nie. To nie jest ten czas, gdzie Siedlce będą inwestowały w takie zbytki. To jest ponad 15% deficytu. Dalej. Analiza, krótka analiza, krótki iloczyn ilości etatów, które powinniśmy jako Siedlce ograniczyć, daje kwotę znowu kilku milionów złotych. Szanowni państwo, trzeba powiedzieć umiar na niektóre nieuzasadnione wydatki w budżecie. Na to samo pytanie proszę o odpowiedź Tomasza Kapunowicza. Szanowni państwo, to przede wszystkim to powinniśmy oszczędzić mieszkańcom Siedlec rozterki, czy się z Siedlec wyprowadzać, bo mnie pełny pociąg Łukowianka, który codziennie rano odjeżdża z siedleckiego dworca PKP do Warszawy, nie satysfakcjonuje tak jak wielu mieszkańców. Zamiast zaciskać pasa, trzeba się skupić na tym wykonaniu niezbędnych inwestycji, które wykorzystają nasz potencjał. Inwestycji budowanej 18 dywizji, inwestycji budowanej autostrady, która przeciągnie do nas inwestorów, a nowi inwestorzy to są nowe firmy, to są nowe miejsca pracy, to są podatki, które spłyną do kasy miejskiej. Skupmy się przede wszystkim, szanowni państwo, na rozwoju. Oczywiście mądre rozwiązania należy wprowadzać, chociażby należy ograniczyć wydatki na prąd, ale nie poprzez wyłączanie latarni miejskich, tak jak to robi obecna administracja. Miasto powinno wybudować chociażby własną farmę fotowoltaiczną. Mamy swoje grunty, które można wykorzystać. Są na to pieniądze zewnętrzne, chociażby z KPO. To jest inwestycja, dzięki której miasto po prostu będzie bezpieczniejsze, będzie zdrowsze, będzie oszczędniejsze, a nie inwestycja za 130 milionów złotych w spalarnię śmieci. Ja mam w tym temacie doświadczenie, bo wybudowaliśmy w Mostostalu największą w Siedlcach i w regionie farmę fotowoltaiczną, dzięki której naprawdę mamy potężne oszczędności na energii. W Siedlcach, w naszym samorządzie też to zrobimy. W Siedlcach, szanowni państwo, ubywa mieszkańców, musimy to powiedzieć głośno. Dlatego karygodne jest oszczędzanie na mieszkańcach i też karygodne jest zarabianie na mieszkańcach. Nie może być tak, że ludzie coraz więcej płacą na rachunkach za ciepło, za śmieci, za wodę, a spółki. Niektóre spółki miejskie generują milionowe zyski, które później są transferowane do Urzędu Miasta Siedlce. Musimy rozliczyć prezydenta i jego prezesów z każdej podwyżki, każdej dywidendy. Miastem faktycznie przyjaznym muszą być Siedlce. Proszę teraz o zabranie głosu Andrzeja Sitnika. Dziękuję bardzo. Kochani mieszkańcy, czas na oszczędzanie już minął w naszym mieście. To, do czego doprowadził poprzedni rząd PiS-u, ograniczając nam środki na funkcjonowanie samorządu, spowodował, że już tam, gdzie tylko było to możliwe, przeprowadziliśmy głębokie analizy, gdzie można, kolokwialnie mówiąc, oszczędzać. Ale na to, jak mówiłem, już czas minął. Teraz jest czas na inwestowanie w nowe technologie. Tutaj mój przedmówca mówił o instalacji termicznego przekształcania odpadów, oprotestowuje to, a przecież to jest jedyna szansa, żebyśmy my mieszkańcy i prawie 60 jednostek w naszym mieście płacili niższe opłaty za energię cieplną, za energię elektryczną. Szanowni państwo, to są fakty. Pozyskaliśmy 130 milionów na to, żeby inwestować w nowe technologie. To są kolejne inwestycje, chociażby w przedsiębiorstwie energetycznym. 19 kwietnia będziemy otwierali nowe silniki do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej, a są to za dziesiątki milionów inwestycje. Będziemy inwestowali
żeby były niższe opłaty. Fotowoltaika. Widzimy na budynku Urzędu Miasta, już są panele i będziemy to robili na każdym budynku w naszym mieście, ale do tego, jak zawsze, proza życia, potrzebne są środki. I teraz jestem w stałym kontakcie z ministrami obecnego rządu, którzy deklarują, że już skończył się ten etap, że takie samorządy jak miasto Siedlce były pozbawiane środków, które po prostu im się należały. Taki był algorytm naliczania dochodów samorządów do 2019 roku, potem to wszystko zmieniono. Więc teraz jedynym naszym rozwiązaniem inwestycja w nowe technologie, które pozwolą nam ponosić mniejsze koszty na funkcjonowanie naszego miasta. Nie zlikwidujemy żadnej jednostki. Przypomnę pytanie. Jeśli byłaby konieczność wprowadzenia oszczędności, to na czym przede wszystkim chciałby Pan oszczędzać? O odpowiedź proszę Grzegorza Orzełowskiego. Szanowni Państwo, no zaczniemy na pewno od audytu finansów miasta, żeby sprawdzić, w którym miejscu jesteśmy. Potrzebujemy lepszego zarządzania. Lepsze zarządzanie to dobry gospodarz. My w tej chwili w mieście nie mamy dobrego gospodarza. Dobry gospodarz patrzy perspektywą roku, nie patrzy perspektywą roku, dwóch lat, trzech czy pięciu, tylko patrzy przynajmniej jednym pokoleniem. My w naszej grupie Kocham Siedlce wiemy, jak policzyć waszą każdą złotówkę zapłaconą w podatkach. Ale wiemy też, że my musimy inwestować w nasze miasto. My jesteśmy jako Siedlce cały czas na dorobku. My nie mamy, nie skończyliśmy tutaj wspaniałych rzeczy, bo tak naprawdę te wspaniałe rzeczy są przed nami. I to my z wami razem to wszystko zrobimy. My musimy brać przykład z innych miejscowości, z dużych miast. Szanowni Państwo, w promieniu 70 km od Siedlec mieszka 1 120 000 ludzi. To są potencjalni nasi mieszkańcy, ludzie, którzy zostawią u nas pieniądze i musimy zadbać, byśmy byli miastem regionalnym. Musimy brać przykład z Lublina, bo w Siedlcach w ciągu dnia jest około 130 000-140 000 ludzi. Z Zielonej Góry, nawet z Piaseczna czy z Grodziska Mazowieckiego. Nie możemy brać, panie Tomaszu, przykładu ze Zbuczyna. Pan mówi, że Siedlce to taka miejscowość obok Zbuczyna. Nie ma mojej zgody na traktowanie Siedlec i porównywanie jej do małej miejscowości z pełnym szacunkiem dla mieszkańców Zbuczyna. Szanowni Państwo, oszczędności to też grupowe zamówienia tego, co miasto zamawia, jako całość, jako Urząd Miasta, jako instytucje miejskie. My musimy te grupowe zamówienia robić od energii poprzez ciepło, ale również papier toaletowy do szkół, żeby dzieci nie musiały papieru toaletowego w naszych szkołach przynosić. Również wszystkie te elementy to nasze oszczędności. Szanowni Państwo, również w tym całym elemencie warte jest zauważenia człowiek. My nie możemy oszczędzać na ludziach, nie możemy oszczędzać na Siedlcach. Jako ostatni wypowie się Wojciech Radzikowski. Moi drodzy, moim zdaniem pytanie nie powinno być, jeśli byłaby konieczność, bo według mnie i według mojego komitetu konieczne jest wprowadzenie oszczędności. Mamy zadłużenie około 420 milionów złotych, które będziemy spłacać według wszelkich wyliczeń do około 2040 roku. Sprawa nie jest prosta i łatwa, bo finanse i zadłużenie nie jest sprawą łatwą i prostą i zdaję sobie z tego sprawę. I zadłużenie te same, o którym mowa jest obecnie, nie wynikło w przeciągu jednego dnia, miesiąca czy roku. To trwało wiele lat i teraz musimy się z tym zmagać. Nie możemy pozwolić sobie na inwestycje nietrafione, nierzetelne i niesprawdzone, ryzykowne dla miasta. I dlatego tutaj proponujemy oszczędzanie przez inwestowanie, o którym mówili moi kontrkandydaci, po części zgadzając się z naszym programem mimochodem, bo nie trudno zauważyć, że inwestycje w nowe technologie, inwestycje jako takie mądre i zrozumiałe dla wszystkich, ale też potrzebne dla naszego miasta, są jedyną jakby na dzień dzisiejszy drogą, żeby wyjść jako tako z tego zadłużenia. Po pierwsze, audyt budżetu miasta. Przeprowadzimy niezależny audyt niezależnej formacji finansowej, która przeprowadzi rzetelnie ten audyt i będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Po drugie, maksymalne wykorzystanie ze środków KPO. To jest nasza szansa, ogromna szansa. Po trzecie, inwestycje w zeroemisyjne źródła odnawialnej energii, służące do oświetlenia miasta i ogrzewania mieszkań oraz wodę, na czym każdy mieszkaniec zaoszczędzi w przeciągu najbliższych 2-3 lat. Nasz program Zielone Dachy to gwarantuje.
termiczna instalacja przekształcania odpadów. Tutaj jesteśmy jak najbardziej za tak. To daje ogromną szansę dla naszego miasta. Oświetlenie miasta w technologii LED oraz nasza propozycja mini hydroelektrownia, o ile będzie to możliwe. Przechodzimy do drugiej części debaty, która może zaskoczyć i nas, i kandydatów, i publiczność. Poprosiliśmy uczestników, aby sami przygotowali pytania do konkurentów. Po jednym dla każdego kontrkandydata. Prosimy o przestrzeganie zasad fair play. Pytania nie mogą naruszać godności kandydatów, ani nie mogą mieć charakteru pomówień. Jeśli zespół moderatorów uzna, że zasady zostały złamane, może uchylić pytanie. Czas na zadanie pytania to 30 sekund. Czas na odpowiedź to 2 minuty. Kandydat zapytany po udzieleniu odpowiedzi sam zadaje pytanie wybranemu kontrkandydatowi. Serię wzajemnych pytań rozpoczyna Tomasz Chapunowicz. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana Andrzeja Siednika. Często dostaję sam pytanie, skąd wezmę pieniądze na inwestycje w mieście, skoro obecnie w Polsce rządzi Koalicja Obywatelska. Ja o to, że zdobędę pieniądze dla Siedlec, jestem spokojny, ale w związku z tymi pytaniami mam pytanie do pana. Jeśli wygram wybory i zostanę prezydentem Siedlec, to czy będę mógł liczyć na pana pomoc i radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy kandydują z pana list wyborczych przy pozyskaniu pieniędzy dla naszego miasta? Szanowni Państwo, pan Tomasz zwraca się z takim pytaniem, a powinien wiedzieć, że to jest pewne na 100%. Bo ja jako bezpartyjny samorządowiec jestem otwarty na każdą współpracę i to udowodniłem przez ostatnie 9 lat wcześniej będąc radnym, a teraz będąc prezydentem. Drzwi mojego gabinetu były zawsze otwarte. Każdy, kto chciał przyjść i porozmawiać, to mógł to zrobić. I dziwię się, panie Tomaszu, że przez ponad 5 lat, będąc przewodniczącym PiS-u w powiecie siedleckim, nie znalazł pan czasu, żeby przyjść do nas i porozmawiać do mnie, do pracowników Urzędu Miasta. My w minionej kadencji na same remonty dróg złożyliśmy wnioski na ponad 417 milionów złotych. Wiecie państwo, ile otrzymaliśmy? Niecałe 12. Gdzie pan, panie Tomaszu, wtedy był przez te 5 lat jako szef PiS-u, bo przecież rządził rząd PiS-u. Dlaczego pan wtedy nie myślał o mieszkańcach, tylko teraz? Ja zawsze, jak składaliśmy wnioski, zapraszałem wszystkich posłów, aby porozmawiać z nimi, poprosić o wsparcie. Jedynymi posłami, którzy przyjeżdżali na takie spotkanie, to była Kamila Gasiuk-Pihowicz, pani poseł, i pan Czesław Mroczek, pan poseł. Nigdy mógł pan spowodować, żeby tych 9 posłów, których pan kolokwialnie mówiąc miał tutaj z PiS-u, mogli przyjść i porozmawiać o tym. Nie byli tym zainteresowani. Więc jeszcze raz powtarzam, ja zawsze jestem gotowy do tego, żeby współpracować, bo udowodniłem jeszcze przez te 5 lat, będąc prezydentem, że najważniejsze dla mnie są sprawy miasta, czyli mieszkańców. Dziękuję bardzo. Wybranemu kandydatowi. Ja mam pytanie do pana Wojciecha Radzikowskiego. Panie Wojciechu, ja akurat zdaję sobie sprawę, jak ciężko jest mierzyć się w zawodach z kilkoma przeciwnikami, szczególnie kiedy walka jest nierówna, a tu przecież inne komitety są większe i bardziej znane. Jako sportowiec kieruję się zasadą fair play, a jako prezydent zasadą równych szans dla wszystkich. Zasiedczanie zasługuje na to, żeby lepiej poznać wszystkich kandydatów. Dlatego chciałbym zapytać, czy mógłby pan powiedzieć coś więcej o sobie? Proszę, mogę. Okej. Nazywam się Wojciech Radzikowski. Założyłem w tym roku Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Radzikowskiego za namową i prośbą wielu mieszkańców. Było to długotrwałe, bo już trwają takie prace i prośby, i sugestie mieszkańców, i rozmowy od około roku, może dłużej. Na co dzień prowadzę przedsiębiorstwo jednoosobowe. Nie jest to duża firma, ale jestem przedsiębiorcą, mini przedsiębiorstwo. Pracuję w tak zwanym small biznesie. Codziennie zmierzam się z różnego rodzaju problemami, żeby wyjść na prostą.
Zawodowo może tyle, żeby tutaj nie zabierać czasu. Na co dzień moje pasje to fotografia, wideo i muzyka, których się realizuję. Współpracuję z różnymi firmami, także z samorządami. Może nie jestem samorządowcem z krwi i kości, powiedzmy, nigdy nie pracowałem jako urzędnik państwowy oficjalnie, ale w różnych projektach zawsze uczestniczę. Wielu osobom, wielu firmom pomogłem napisać wnioski wszelkiego rodzaju o różne dotacje. Tak więc troszeczkę jakby tutaj też mojego zaangażowania jest, a na co dzień razem ze swoimi współmieszkańcami tworzymy zarząd mojej wspólnoty, w której mieszkamy i tutaj się realizujemy i zaczynamy oddolnie, żeby sprawdzić się, jak to jest realnie wejść z ulicy do miasta i przejąć, powiedzmy, tutaj zarządzanie, żeby, powiedzmy, być takim przysłowiowo mówiąc albo młodzieżowym językiem głosem ulicy. Dlatego my jesteśmy taką alternatywą i takim głosem ulicy, głosem mieszkańców po prostu. Możemy popełniać błędy, możemy popełniać jakieś gafy, ale my jesteśmy tu pierwszy raz, dlatego że nie mamy doświadczenia, ale my to doświadczenie zdobędziemy. I nie martwimy się o to, bo w moim komitecie są naprawdę kompetentne osoby, o czym będziecie mogli przekonać się już jutro właśnie na tej sali, gdzie przedstawimy oficjalnie nasz program i zaprezentujemy cały nasz komitet, przedstawimy wszystkie osoby, które do niego należą i o co nam chodzi. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Teraz Wojciech Radzikowski zada pytanie jednemu ze swoich kontrkandydatów. Okej, to może ja przysłowiowo powiem i odbiję pałeczkę. Jako że prezydent Andrzej Sitnik jest naszym prezydentem i wypadałoby zacząć od prezydenta. Panie Andrzeju, w jednym z wywiadów mówił pan, że kupił pan dla potrzeb transportu miejskiego dwa autobusy elektryczne i planuje zakup kolejnych. Moje pytanie brzmi, czy przy obecnych cenach energii i braku infrastruktury pod elektryczne autobusy to dobra inwestycja? Proszę jakieś argumenty, jakąś dłuższą wypowiedź na ten temat. Bardzo prosimy o odpowiedź. Tak, no czekam na czas. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, panie Wojciechu, temat dotyczy tego, że są przepisy, które obowiązują samorządy. Takie przepisy obowiązują również, jeżeli chodzi o elektromobilność, samorząd miasta Sielce, więc jesteśmy zobowiązani, aby w mieście była odpowiednia ilość samochodów osobowych, autobusów osobowych, więc tutaj to nie jest tak, że ktoś może chcieć czy nie, a w pierwszej kolejności trzeba wypełnić wymagania ustawowe, które obowiązują samorząd. A w związku z tym też te decyzje dotyczące tego, aby wymieniać tabor na tabor elektryczny, a w tym przypadku dotyczy to naszego MPK. Jestem przekonany, że mieszkańcy czekają na to, oczekują, a dwa, idziemy z duchem czasu. Wie pan doskonale, że przecież odchodzimy od autobusów na tę zwaną ropę żelową, olej napędowy. W związku z tym benzyna nie jest ekonomiczna, a jeszcze raz podkreślam, jest to wymóg czasów i stąd przechodzimy, a dwa, możemy uzyskać ogromne dofinansowanie. To tak jak słyszałem wcześniej, że będzie to kosztowało wkład własny. Oczywiście, gdybyśmy nie byli pozbawiani środków, a teraz mamy zapewnienie od tego rządu, że już będziemy uczciwie traktowani, a więc pojawią się środki. Przecież w 2019 roku udowodniłem, że jeśli jest właściwe zabezpieczenie samorządów, to nie zaciągamy żadnych kredytów, żadnych obligacji, nie bierzemy, bo nie jest na to, bo nie ma takiej potrzeby. A w związku z tym tylko i wyłącznie wypełnienie ustaw, a dwa, no idziemy z duchem czasu, wiemy co się dzieje w motoryzacji, wszystkie samochody mają być elektryczne, również i nasze autobusy. Dziękujemy. Prosimy Andrzeja Sitnika o zadanie pytania wybranemu kontrkandydatowi. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana Krzysztofa Molawy. Tu jestem. Panie Krzysztofie, rozumiem, że pan jako poseł i członek Konfederacji identyfikuje się pan z ideami tej partii. A przypomnę tylko, że ludzie Konfederacji chcieliby sprywatyzować praktycznie wszystko, nawet wojsko. W związku z tym chciałbym zapytać, co chciałby pan sprzedać w Sielcach? Szkoły? Przedszkola, szpital, spółki miejskie, a może coś jeszcze. Dziękuję bardzo. Uwielbiam takie pytania z tezą, błędną tezą, szanowni państwo.
ta konwencja chyba tej części nie przewiduje zadania pytania, ale zadam takie retoryczne pytanie, czyli dostosuje się do wymogów. Gdzie pan, panie prezydencie, zobaczył w oficjalnych dokumentach czy jakimkolwiek programie naszej partii od 2019 roku taki postulat? Chyba forma pytania retorycznego świadczy o tym, że pan prezydent pomylił się. Dziękuję. Będzie pan miał okazję zadać to pytanie, bo właśnie teraz pan zadaje pytanie do jednego ze swoich kontrkandydatów. Ale nie chciałbym, żebyśmy tutaj, niektórzy zostali sierotami, w związku z czym pozwolę sobie zadać pytanie panu Grzegorzowi Orzełowskiemu. Panie Grzegorzu, na konwencji pana komitetu, który obejrzałem, przyjrzałem, mówi pan o sporej ilości inwestycji. Wymieniane przez pana inwestycje są po prostu kosztowne. Po prostu kosztowne. Proszę powiedzieć, jak pan widzi finansowanie tych inwestycji w obliczu deficytu, z którym Siedlce mierzy się od 15 lat. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, dziękuję za to pytanie. Szanowni Państwo, tutaj w kilku aspektach trzeba podejść do tego naszego inwestowania. Ja w pierwszej kolejności mówię, że miasto musi być przygotowane z projektami. My jesteśmy nic nie warci, jeżeli nie mamy projektów. Na cokolwiek, co mieszkańcy nam powiedzą, z czym do nas przyjdą, z każdą inwestycją i z pomysłem, my musimy być w tych projektach przygotowani i uważam, że akurat na projekty nas stać. W dwóch aspektach będę szukał jako prezydent miasta pieniędzy. To po pierwsze, już rozmawiałem z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią na temat urealnienia finansów samorządów przez państwo. Musi być określony PIT, CIT. Jest propozycja trzeciej drogi, aby też część VAT-u, która jest płacona w naszych Siedlcach, była również, jak w każdym innym samorządzie, zasilała pieniądze. Jest kwestia też subwencji oświatowej. Szanowni Państwo, my musimy urealnić subwencję oświatową. W programie naszym trzeciej drogi jest zwiększenie subwencji o 1/3. Co to daje w przypadku naszego miasta? 280 milionów dostajemy subwencji, a do niej dokładamy 80 milionów rocznie. Jeżeli państwo zwiększy tą subwencję o 1/3, to te 80 milionów już będzie w subwencji. My będziemy mieli 80 milionów na nasze inwestycje, ewentualnie część spłaty długu, ale też musimy pamiętać, że państwo podniosło nauczycielom, ale na przykład pracownikom administracji szkół tych pieniędzy nie podniosło. My musimy zadbać o każdego mieszkańca. Powiedziałem o jednej części, to jest jeden element, ale musimy szukać pieniędzy zewnętrznych i stąd już moje rozmowy i z Ministerstwem Edukacji, i z Ministerstwem Obrony Narodowej. Nie możemy zapomnieć o tej 18. dywizji. Ona jest naprawdę też kluczem do pozyskiwania pieniędzy i źródła zewnętrzne, które do tej pory nasze miasto nie korzystało czy nie mogło. Dziękuję. Panie Grzegorzu, teraz czas na zadanie pytania przez pana. Pytanie do pana Andrzeja Sitnika. Panie Andrzeju, w 2018 roku mieszkańcy naszego miasta zaufali panu programowi wyborczemu. Miał pan zadbać o zdrowie dzieci, miał pan zabrać o realną pomoc najbardziej potrzebującym. Miał pan wspierać młode rodziny, miał pan budować taniej i lepiej. Proszę zatem powiedzieć dziś mieszkańcom, ile dokładnie, ile gabinetów stomatologicznych powstało, ile placówek dla niepełnosprawnych pan stworzył, ile wybudował pan miejskich żłobków, mieszkań komunalnych oraz gdzie te baseny z podgrzewaną wodą. Dziękuję bardzo. Już odpowiadam. Panie Grzegorzu, swego czasu przez lata przeczył pan pracował w Urzędzie Miasta i należy znać przepisy, które obowiązują. Ja mówiłem o gabinetach stomatologicznych i tutaj spodziewając się tego pytania przyniosłem taką informację. Obowiązywał program Ministerstwa Zdrowia do 2019 roku. W 2019 roku Ministerstwo Zdrowia się z tego wycofało, że można było aplikować po 120 tysięcy złotych na każdy gabinet w szkole. A w związku z tym, że w 2019 roku wycofano się z tego programu, realizując dalej to, o czym pan mówi, panie Grzegorzu, doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj podpisane są umowy z gabinetami stomatologicznymi, bo tylko taka forma pozostała i każda szkoła
wskazanym, a w którym gabinecie stomatologicznym może przywozić dzieci za darmo komunikacją miejską i wtedy dzieci oczywiście za zgodą rodziców mogą dokonać przeglądu, uzębienia czy leczyć zęby w tych wskazanych gabinetach stomatologicznych, więc jestem przekonany, że wykonaliśmy to, do czego żeśmy się zobowiązali, biorąc pod uwagę, że ówczesny rząd wycofał się z tego, co obiecywał i stąd takie były zapisy w naszym programie. Jeśli chodzi o wspieranie niepełnosprawnych, to tutaj, panie Grzegorzu, muszę pana zmartwić, bo dostałem nagrodę kapitału przy marszałku z ekonomii społecznej ze względu na wsparcie dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących. Byłem bardzo dumny, bo usłyszałem, że jest to pierwsza nagroda w województwie mazowieckim dla prezydenta miasta. W związku z tym mam ogromną satysfakcję, bo doskonale układa nam się współpraca ze wszystkimi jednostkami, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za odpowiedź i poprosimy teraz Andrzeja Sitnika o zadanie pytania jednemu z dwóch jeszcze kontrkandydatów. Proszę bardzo. Panie Grzegorzu, ja wiem, że pan boi się pytania o przynależność do PiS-u i popierania Tchórzewskiego w poprzednich wyborach. Wiedza robię to sobie, da panu spokój. Ale za to nie tylko mnie ciekawi inna kwestia. Otóż mówił pan o sprzedawaniu deweloperom różnych miejsc w Siedlcach, w tym stadionu Osir. A tak się składa, że dobrze pan żyje z deweloperami. W związku z tym mam proste pytanie. Czy chce pan całe Siedlce sprzedać znajomym deweloperom, czy coś zostanie dla mieszkańców? Proszę państwa, to jest totalna bzdura, to po pierwsze. Nie mam zamiaru nic sprzedawać. Trafia pan do momentu, kiedy rozmawiałem z przedsiębiorcami, kiedy mnie zaprosili na spotkanie z potencjalnym kandydatem na prezydenta 1,5 roku temu. Powiedziałem wtedy, szanowni państwo, że Siedlce stoją przed pewnym dylematem. Czy dogęszczać te osiedla mieszkaniowe, w których już państwo mieszkacie? Dostawiać kolejne bloki, zabierać place zabaw, place zielone, czy zostawiać blokiem światło kolejnych bloków. Nie ma na to zgody. My musimy szukać nowych miejsc, nowych rozwiązań, bo Siedlce mają prawo i obowiązek się rozwijać. I szukajmy tych miejsc. Ja powiedziałem o tym właśnie stadionie lekkoatletycznym jako forma współpracy, ale przede wszystkim poszukania pieniędzy naszych własnych na inwestycje. Sprzedanie starego stadionu lekkoatletycznego, który ma 30 lat, to jest przynajmniej 40-50 milionów własnych pieniędzy. Wykorzystamy to na budowę nowego stadionu lekkoatletycznego w strukturach Agencji Rozwoju Miasta i też zostaną nam pieniądze na wkład własny na halę sportowo-widowiskową. Za te 40 milionów złotych będziemy mieli inwestycje na prawie 150 milionów złotych. I o tym, szanowni państwo, mówiłem. Nie o żadnej wyprzedaży deweloperskiej, tylko o szukaniu nowych rozwiązań dla naszego miasta. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Pan mówił, panie Andrzeju, o tym, że poszukuje pan pieniędzy i że rząd PiS-u panu nie dał żadnych pieniędzy. Ale pan również nie sięgał po pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim. Dzisiaj, szanowni państwo, sprawdzone. Pan prezydent nie sięgał w programie Mazowsze dla seniorów od 3 lat po żadne pieniądze. Mazowsze dla zdrowia o żadne pieniądze. Mazowsze dla lokalnych centrów integracji żadnych pieniędzy. Pan nie napisał żadnego wniosku. Również Mazowsze dla młodzieży również pan nie sięgał po te pieniądze. Dziękuję. Pana pytanie, adresatem może być każdy poza Andrzejem Sitnikiem. Szanowni państwo, ja do pana Radzikowskiego. Na poprzedniej naszej wspólnej debacie wspomniał pan o spiętrzeniu Muchawki. Ja jestem zainteresowany, jakby to pan widział, jakie ma pan w tym stosunku plany, bo to jest coś nowego. Żaden z naszych kandydatów o tym nie mówił, więc poproszę pana o informacje dla mieszkańców Siedlec. Okej, dziękuję za to pytanie. Bardzo mi jest miło, że pan Grzegorz mi je zadał. Moi kochani, dla wielu mieszkańców z miasta to wydaje się totalnym freakiem, ale to nie jest freak, bo przypomnę państwu, że w latach 70. był ogólnopolski projekt na spiętrzenia rzek w całej Polsce, głównych rzek. W tym ujęte było po części też Liwiec i Muchawka. Miałem okazję na pewnych targach nowych technologii
bodajże w Poznaniu lub w Warszawie, już w tym momencie nie pamiętam, rozmawiać z jednym z głównych jakby przedstawicieli tego projektu w ówczesnych czasach w Polsce i powiedział, że kiedy zaprosilibyśmy go tutaj do miasta i powiedzmy spróbowali jakby na nowo dzisiaj zobaczyć, jak wygląda rzeka Muchawka, ale też zastanawiałem się nad rzeką Liwiec przy okazji, jeżeli udałoby się to zrobić, tak jak z tym panem rozmawiałem, wystarczyłoby kilka spiętrzeń wcześniej przed Siedlcami, żeby uzyskać energię rzeki do zbudowania mini hydroelektrowni, która tą energię jakby odzyskiwała dla naszego miasta w postaci czystej energii, tak? Tylko rzeka musi mieć odpowiedni przepływ i odpowiednie dopasowane turbiny. Ale no, od tego są już specjaliści, fizycy, którzy to, hydrolodzy, którzy to bardzo łatwo nam jakby wyliczą. I wtedy okaże się, czy jest to możliwe. Jest to na razie w fazie rozmów i projektów, bo już się tym tematem troszeczkę zajęliśmy. Przedstawiliśmy to jako nasz pomysł i mamy nadzieję, że to dojdzie do 100% realizacji. Bo wydaje nam się, że to będzie naprawdę duża oszczędność, chociażby na oświetlenie naszych dróg w mieście, które też zamierzamy zmienić na energooszczędne oświetlenie w systemie LED, czy tam w technologii LED, tak? I wydaje nam się, że jeżeli sprawdziłoby się to u nas na rzece Muchawka, a Liwiec też by był odpowiednią rzeką do tego zrobienia, zrobilibyśmy to na dwóch rzekach. Dziękujemy bardzo za odpowiedź i poprosimy pana Wojciecha Radzikowskiego o zadanie pytania. Okej. Pozwolę sobie tylko tutaj taką ściągaweczkę, bo tych pytań akurat wszystkich do wszystkich nie pamiętam. Tradycyjnie pozwolę sobie odbić piłeczkę. Na wstępie powiem tylko, że żadne z moich pytań nie ma na celu ośmieszenia kogoś bądź znieważenia, a to jest czysta ciekawość moja bądź osób, z którymi przebywam w komitecie, no i wszystkich mieszkańców. Panie Grzegorzu, dużo mówił pan o rozmowach z ministrami, wiceministrami na temat Siedlec. Czy nie obawia się pan, że po zapowiadanej rekonstrukcji rządu pańskie rozmowy nie będą miały znaczenia dla miasta? Szanowni państwo, to jest bardzo trudne pytanie, ale ja potrafię z każdym rozmawiać. I czy to jest kwestia tego rządu w takim składzie, czy w innym składzie? Mój komitet to pokazuje, że my jesteśmy od lewej do prawej strony. I tak naprawdę, szanowni państwo, myśmy się spotkali w interesie naszego miasta, w interesie naszych mieszkańców. My idziemy odebrać władzę po to, żeby oddać ją mieszkańcom. Ja mam jeden głos. Moi radni będą mieli też jeden głos, ale będziemy państwa pytali w konsultacjach społecznych o wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić. Potrafię rozmawiać z każdym. Kto mnie zna, to o tym wie. 57 lat jestem siedlczaninem i nie mam żadnych wrogów. Tak? Potrafię przyznać rację, jeżeli ktoś mnie przekona do swoich poglądów. I w tych kwestiach nie mam obawy żadnej, z kim ja będę rozmawiał. Będę mógł rozmawiać i z panem Mulawą i będę mógł rozmawiać, jeżeli będzie premierem, będę rozmawiał ze wszystkimi tymi ludźmi, którzy będą decydowali o pieniądzach rządu, również z Unii Europejskiej, czy też samorządów województwa mazowieckiego. Jestem otwarty na rozmowę z każdym, bo to jest interes naszego miasta, aby to nasze miasto rozwijać, pozyskiwać pieniądze. Inwestycje to przede wszystkim rozwój tego miasta. To, co powiedziałem, jesteśmy na dorobku i powinniśmy szukać wszystkich rozwiązań, otwierać wszystkie drzwi i tak naprawdę, czy będzie to taki minister, czy inny, to na pewno będę częstym gościem w kwestiach interesu naszego miasta. Dziękuję bardzo. Tomasz Kapunowicz czy Krzysztof Mulawa? Kogo teraz zapyta Grzegorz Orzełowski? Krzysztofa Mulawa już pytałem. Nie, jeszcze nie pytałem? Nie pamiętam. No to zaczynam od Tomasza. Obóz polityczny PiS-u. Według opinii naszych mieszkańców Mostostal Siedlce uchodzi za bastion pisowski, gdzie znajduje zatrudnienie różni działacze tego ugrupowania. Od 2023 roku stał się pan mieszkańcem naszego miasta. Schował pan szyld PiS-u pod nazwą Zgoda i Rozwój. Chciałbym zatem zapytać, czy jako prezydent Siedlec zamierza pan stosować praktyki zatrudniania na kierowniczych stanowiskach osób związanych z PiS-em, którzy po przegranych wyborach 15 października wracają do Siedlec ze spółek Skarbu Państwa? To jest oczywiście, panie Grzegorzu, nieprawda, że kierujemy się polityką w zarządzaniu przedsiębiorstwem Mostostal.
Ja znam i to już mówiłem, na konferencji prasowej padały takie pytania, ledwo cztery osoby, które są członkami Prawa i Sprawiedliwości w Mostostalu Siedlce, więc na prawie 2000 osób zatrudnionych, więc to nie jest duża grupa osób, więc to jest po prostu kłamstwo, że tak to się odbywa. I to w zasadzie, to powinna być odpowiedź na to pytanie. Myślę, że ten nasz pomysł na zbudowanie szerokiej koalicji ponadpartyjnie w ramach tej koalicji Zgoda i Rozwój, która kiedyś funkcjonowała i również o tym już publicznie mówiłem, chcemy wykorzystać potencjał i wiedzę nie tylko członków PiS-u, nie tylko członków partii Polska 2050, ale wszystkich osób, którzy znają się na zarządzaniu, wszystkich osób, którzy mają wiedzę, jak kierować dobrze spółkami komunalnymi, żeby one pełniły faktycznie, a nie pozornie służebną rolę dla mieszkańców. Nad tym się musimy skupić. Ja wierzę, że dzisiaj może koledzy, moi koledzy z różnych ugrupowań, którzy reprezentują różne ugrupowania, grupy społeczne, pewnie w to nie wierzą, że jest to możliwe, że taka siła ponadpolityczna może powstać w naszym mieście, ale ja wierzę, że kiedy Państwa głosami zostanę prezydentem, uda mi się taką formułę współpracy w naszym mieście, w naszej wspólnocie samorządowej wypracować. Dziękuję bardzo. Jednocześnie poprosimy o zadanie pytania jednemu z kontrkandydatów. Pytanie do pana Grzegorza Żółwskiego. Bez tezy i niezaczepne. Wierzę, że hasło na pana banerach wyborczych Kocham Siedlce to nie jest pusty slogan. Sądzę, że dzisiaj wszyscy kandydujemy dlatego, bo widzimy, że w Siedlcach potrzebna jest po prostu zmiana. Grzegorz Żółwski to człowiek wywodzący się ze świata kultury. Chciałbym się zapytać pana, jak pan ocenia ostatnie 5 lat działalności prezydenta Siedlec pod względem dbałości o kulturę i ofertę kulturalną? Szanowni Państwo, ocena będzie taka, że pan prezydent tak naprawdę nie za wiele dla tej kultury zrobił. Dzięki Bogu, że ci ludzie, którzy tutaj funkcjonują i pracują, tworzą tą kulturę i mają się dobrze, jeżeli chodzi o swoje działania. No nie wszystkim pan prezydent dał szansę funkcjonowania w strukturach samorządowej kultury, wykluczając na przykład tych, którzy zostali radnymi i nie dając szansy realizacji swoich 37-letnich działań na rzecz siedleckiej kultury. Wspomniał pan o tym, że my kochamy Siedlce. Tak, bo kochamy Siedlce. Ale też muszę wspomnieć na temat Zgody i Rozwoju, pod którym szyldem pan idzie. Jak można się nazwać Zgodą i Rozwojem, kiedy 14 lat temu ta Zgoda i Rozwój przez Prawo i Sprawiedliwość została zniszczona w tym mieście? Wtedy ta Zgoda i Rozwój funkcjonowała. Powrót PiS-u z powrotem do Zgody i Rozwoju, szanowni państwo, to jest jedna wielka pomyłka. Pan Sitnik wspomniał, że byłem w PiS-ie. Tak. Byłem tak jak pani Kluzik-Rostkowska, jak pan Poncyliusz, Paweł Kowal, Paweł Zalewski, a może przede wszystkim Radek Sikorski, minister spraw zagranicznych. To on wtedy powiedział, że to nie on się zmienił, tylko Prawo i Sprawiedliwość się zmieniło. I ja to mogę to samo powiedzieć. Dlatego też kandyduję na urząd prezydenta miasta Siedlce. Też z tego powodu, że ja w tym PiS-ie byłem, w środku byłem i wiem, co oznacza powrót PiS-u do władzy. To nie jest dobra droga dla Siedlec. Jedyną drogą, która łączy wszystkie strony, jest nasz komitet Kocham Siedlce. Bo my nie patrzymy, skąd kto przychodzi, tylko czy idzie razem z nami. Nie pytamy się o wasze światopoglądy, o to, jak kochacie. My was pytamy, co zrobimy, mamy zrobić dla Siedlec. I my to razem wspólnie zrobimy, szanowni państwo, bez względu na partie polityczne i komitety. Dziękujemy. Nie zadałem tego pytania, panie Krzysztofie, przepraszam. Jakie to pytanie? Znany jest pan sceptyczny stosunek Konfederacji do Unii Europejskiej i do KPO. Czy jako prezydent Siedlec będzie pan sięgał po środki unijne na inwestycje w naszym mieście? Tak, nasz stosunek do Unii Europejskiej jest taki, że jesteśmy realistami. Środki Unii Europejskiej, tutaj rozumiem, że w domyśle, bo teraz tutaj kilku kontrkandydatów używało takiego magicznego słowa KPO. Co to jest KPO, szanowni państwo? Nie wszyscy w Polsce to wiedzą. Zakładam, że część z was również nie wie, co to jest KPO. To nie jest manna z nieba, szanowni państwo. To nie są pieniądze, które van der Leyen wysyła ze swojej drukarki Polakom. Nie, to jest w znakomitej większości, to są, szanowni państwo, wasze pieniądze z waszej kieszeni. Także
W związku z tym, że jestem eurorealistą, ale także jestem osobą, która bardzo twardo stąpa po ziemi, oczywiście z każdego euro, eurocenta trzeba korzystać. Trzeba, brzydko mówiąc, wyciągać. Bardzo często to są nasze pieniądze, więc bylibyśmy, przepraszam za słowo, głupcami, gdybyśmy nie chcieli korzystać z naszych pieniędzy. Także, szanowni Państwo, ale też właśnie w związku z tym, że to jest forma uzależnienia nas z KPO, to pamiętajmy, co to jest. Tak korzystajmy z KPO, tak korzystajmy z funduszy i przede wszystkim tutaj uśmiecham się, ale krzywo do pana prezydenta Sitnika, efektywniej korzystajmy ze środków unijnych, bo przecież dopóki jesteśmy częścią Unii Europejskiej, jeszcze w tej formie, że w nas, w Polaków, więcej się inwestuje, to po prostu musimy z tego korzystać. Korzystajmy, żeby dofinansować nasze drogi, nasze chodniki, halę, o której mówię, geotermię, tak bardzo potrzebną w tym czasie, kiedy za chwilę będziemy mieli od 1 lipca wielkie podwyżki za prąd. Tak, korzystajmy ze wszystkich środków, które pamiętajmy, że bardzo często są naszymi pieniędzmi. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Panu Krzysztofowi do przepytania pozostało aż 3 kandydatów do wyboru. Pan Radzikowski, Hapunowicz i pan Sitnik. Komu zada pan pytania? Szanownemu panowi Tomaszowi Hapunowiczowi. Znowu to nie jest, znaczy to jest w pewien sposób zaczepne, ale nie, to nie jest o panu. Jaki ma pan stosunek do zasady mierny, bierny, ale wierny? Bardzo często spotykamy się z sytuacją. Nie, ja mówię zupełnie poważnie. To nie jest osobiście do pana Tomasza. Jak pan podchodzi do tej zasady? Ponieważ wszyscy w teorii będziemy tutaj przed mieszkańcem mówić, że to jest zła zasada, ale jak to wygląda w praktyce u pana i w Prawie i Sprawiedliwości? Zupełnie nie wiem, do czego pan teraz pije, jak pan, musiał pan rozwinąć to pytanie, bo jest ono dosyć nieprecyzyjne. Mierny, wierny, bierny. No o czym pan mówi? O co pan konkretnie pyta? Bo tutaj musielibyśmy się na tym skupić. Rozumiem, że to jest pytanie, które też ma w pewnym sensie odwrócić uwagę od realnych problemów, które mamy w naszym mieście. Ja żałuję, że moi kontrkandydaci dzisiaj patrzą przez pryzmat tej debaty o problemach naszych mieszkańców, przez pryzmat legitymacji partyjnej, bo my dzisiaj wszyscy powinniśmy patrzeć przez pryzmat tych problemów do naszych mieszkańców, które mamy do rozwiązania. Ja rozumiem, że tutaj pan poseł jest w dużej polityce, pan może ma trochę inne zasady funkcjonowania na co dzień, jest pan częstym gościem mediów i tam pan występuje i krytykuje, jest pan przyzwyczajony do krytykowania różnych opcji politycznych. My w samorządzie staramy się skupiać faktycznie na tych problemach. Ja wbrew tutaj temu, co padło na tej sali, nigdy nie byłem dużym politykiem. Zawsze byłem samorządowcem i zawsze skupiałem się na rozwiązywaniu problemów moich mieszkańców. Co prawda, tak jak zauważył kolega Grzegorz, Zgłuczyn jest dużo mniejszym samorządem niż Siedlce, ale ja się mogę tym pochwalić, że były lata, kiedy koledzy radni z Siedlec mówili, ty w Zgłuczynie masz więcej w tej chwili inwestycji na więcej milionów niż w naszym mieście Siedlce. Więc ja nie mówię tego obraźliwie o naszych Siedlcach. Ja mówię o tym, że nasze miasto nie wykorzystało w pełni szansy w pozyskaniu środków. Tu nie ma co się obrażać i patrzeć, że ktoś jest z tego szyku, z tej partii czy z innej partii. Po prostu skutecznie działajmy i rozwiązujmy problemy naszych mieszkańców, bo po to nas mieszkańcy w samorządzie zatrudniają. Dziękuję.